Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w świecie jest ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, witam księdza. Człowiek tyle jest wart, ile daje z siebie innym. To takie ciekawe słowa, ciekawe przesłanie na ten czas, no, adwentowy już praktycznie, czyli oczekiwania do Bożego Narodzenia. Tak, my w tym czasie, czyli w Adwencie, mamy bardzo dużo pracy, bo jako pracownicy Caritas, ale też jako wolontariusze mocno angażujemy się w tematy pomocowe, żeby te święta dla każdego człowieka były wyjątkowe, i tego bezdomnego, i tego samotnego, i tego chorego również, żeby to były święta takie, które pozwolą na chwilę zapomnieć o takim trudnym czasie, w którym się teraz obecnie ci ludzie znajdują. Zatem dla nas to jest czas, kiedy łączymy tych, którzy pomagać chcą, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy takimi emisariuszami, którzy łączą te dwa podmioty. To jest taki, czasami słyszę takie słowa, to jest taki czas, gdzie uspokajamy swoje sumienia, bo kupimy kilogram cukru, gdzieś tam wrzucimy do koszyka, gdzie Caritas organizuje zbiórkę dla ubogich. Czy to jest rzeczywiście taki czas, czy po prostu nie ma co mówić, że ktoś tam uspokaja sumienia, bo każdy dobry uczynek jest ważny i potrzebny? Wie pan, mnie się wydaje, że ludzie ciągle chcą wypełnić przestrzeń tego pustego miejsca przy stole. Ponieważ no, trudno jest kogokolwiek tam gdzieś z zewnątrz ciągnąć, bo jakoś tak chyba te okoliczności i dla jednych, i dla drugich no, nie są do końca jakby skoordynowane. Ale przez to, że na przykład podzielą się tym cukrem podczas zbiórki żywności, którą my teraz w tym tygodniu mamy, w piątek i w sobotę w marketach będziemy z wolontariuszami stali i zbierali żywność dla potrzebujących. To jest to wypełnienie tego jednego miejsca, które mamy przy stole. I tak właściwie to, co jest na stole, to jest symbolika, ale z czystym sumieniem ludzie, którzy się dzielą rzeczami spożywczymi czy jakimiś innymi, które sprawiają przyjemność, mogą powiedzieć, ale to miejsce, które jest puste, nie jest do końca pustym, bo ja przez to, że się podzieliłem, to miejsce wypełniłem darami, którymi się tam podzieliłem poprzez organizację, jaką jest Caritas. Chociażby nawet ta Wigilia, która będzie dla bezdomnych, to jest to powiedzmy 300 czy 400 miejsc wolnych, wypełnionych, a skupionych w jednym miejscu, których my obsłużymy elegancko poprzez restauratorów, poprzez naszych pracowników i wolontariuszy, obsłużymy wszystkich bezdomnych, stwarzając dla nich klimat świąt. Książę dyrektorze, powiedzmy o tej zbiórce. To jest chyba którego? 8-9 grudnia? Czy tak, później? To już teraz w sobotę będzie 10-11 grudnia. Teraz w sobotę mamy zbiórkę, 3-4 mamy zbiórkę żywności. Nasi wolontariusze będą stali w marketach. W dobrych sklepach, tak to się modnie mówi, tak? Że w dobrych sklepach będziecie stali. W dobrych sklepach, tak. Które nam otworzyły też swoje drzwi, bo to trzeba powiedzieć, że musi być specjalna zgoda na to, że możemy postawić tam, ustawić kosz i możemy postawić wolontariuszy, którzy będą zbierali. No właśnie, a jak markety się otwierają na tego typu charytatywną akcję? No wiadomo, że to klient kupi troszeczkę więcej towaru. Nieważne, czy on zabierze z sobą, czy gdzieś komuś podaruje. Jest pełna życzliwość. Absolutnie pełna życzliwość. Pracownicy tych marketów są bardzo życzliwi dla naszych wolontariuszy. Nawet proponują, gdzie lepiej stanąć po to, żeby więcej zebrać tej żywności. Nie ma tam odpychania, przepychania, odsuwania. Naprawdę szapoba, wielki szacunek dla marketów i kierownic tych sklepów, dlatego że współpraca jest od lat doskonała. Tak postrzegam Adwent jako czas oczekiwania, ale Adwent dla Caritas to chyba też taki czas oczekiwania na pomoc, że przyjdą ludzie, wspomogą wasze akcje, a prowadzicie wiele tych akcji. Bardzo. Jeżeli chodzi o to, to dla nas Adwent, a w ogóle pora zimowa jest czasem bardzo wytężonej pracy, bo my musimy jakby zatroszczyć się o to, żeby w naszym mieście, żebyśmy nie mieli takich wyrzutów i sumienia i w ogóle takich wyrzutów humanitarnych, żeby nikt nie zmarł z przeziębienia, z głodu i tak dalej. Więc jest to szczególny czas, bo lato, czy wiosna, czy taka wczesna jesień, to jest taki dobry czas dla bezdomnych, bo nie zamarzną, ale teraz jest na pewno bardzo potrzebna pomoc. Dlatego też, jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby się podzielić termosami, skarpetami, czapką, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, bo to są rzeczy, które schodzą
każdego dnia. I termos to jest to przedłużenie ciepła, jak to się mówi. Dajemy zupę, dajemy herbatę, ciepły napój i oni mogą z tym cały dzień funkcjonować, nie zamarzną. Gdzie można przynosić te dary? Bo domyślam się, że także wszystko do Caritasu, albo do naszych placówek dla bezdomnych, czyli tu na Staszica 5 można przynosić, albo na Krakowską, tam mamy schronisko, również można przynosić te rzeczy, i również tutaj do centrali, do Caritasu. Termosy mile widziane, bardzo. Gdyby mieszkańcy... Parę lat temu, bo to taka akcja jest od kilku lat, zdały egzamin i ponawiam taką prośbę, bo widzimy, że to jest naprawdę dobra pomoc. Właściwie dobra pomoc. Gdyby tak mieszkańców Częstochowy zapytać, z czym, z kim kojarzą Caritas, to prawdopodobnie odpowiedź by była pierwsza, wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To jest chyba najbardziej taka sztandarowa akcja wasza. Tak, to jest taki nasz znak firmowy, można powiedzieć, i trochę szkoda, że tylko z tym kojarzą, ale dobrze, że również jest kojarzone, że Caritas łączy pokolenia przy stole wigilijnym, przy wieczerzy wigilijnej. To jest bardzo dobry znak. Światło to jest zawsze coś, co przyciąga i daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Czyli wyjaśniamy, że mówimy o zakupie świec w świątyniach, tak? O tym mówimy. W każdej parafii można zakupić świece. I kiedyś również to była jedna świeca, a dzisiaj... Do koloru, do wyboru. To znaczy mamy w naszej diecezji, to jest tak od kilku lat, jakby miałem takie pragnienie, żeby to ludzie sobie kolekcjonowali te świece, bo jak chodziłem po kolędzie, to ludzie mówią, szkoda, że ciągle jest ten sam kolor. Albo mam z tamtego roku, dlatego że zapaliło się na Wigilii już, więc rok rocznie zmieniamy kolor. Także mamy już paletę kolorów, takich rocznych produktów naszych świec. Wszędzie jest to samo, czyli jest to walec, mniejszy, większy świecy, ale w naszej diecezji zmieniamy ciągle kolor. Każdego roku mamy inny kolor świecy. A w tym roku jaki kolor? No będzie szary, bo to ponoć modne, ze złotym elementem, tym wizerunkowym, jeżeli chodzi o obrazek świętej rodziny. No i kwestia teraz wolontariuszy. Bez wolontariuszy chyba żadna organizacja pozarządowa, między innymi Caritas, no nie poradziłaby sobie z wieloma chociażby akcjami, jak chociażby teraz zbiórka w sklepach, tak? Tam są potrzebni wolontariusze. Macie wolontariuszy, nie narzekacie, czy chętnie przyjmujecie nowe osoby, które mogłyby wspomóc działania Caritas? Ja ciągle powtarzam, że aby zobaczyć Caritas i tak naprawdę zdrowo komentować organizację, to warto być choćby jednorazowym, ale jednak wolontariuszem, żeby zobaczyć. Niedawno mieliśmy pielgrzymkę bezdomnych, krajową pielgrzymkę bezdomnych. Nasi wolontariusze obsłużyli 500 osób, które przyjechały. W ciągu godziny żeśmy ich nakarmili, uposażyli i odprawili do domu. Wolontariusze to jest podstawa. To jest w ogóle twarz, to jest w ogóle siła, absolutna siła, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o Caritas. I dlatego bardzo się cieszymy, że kolejne szkoły i kolejni uczniowie wchodzą w szeregi naszego wolontariatu, choć pandemia trochę nam te tematy tutaj krzyżuje, ale my się nie poddajemy. Wiem, że zapał u młodzieży jest. Wiem, że są chętni na każde zaproszenie, przychodzą, pomagają, są na miejscu. Mimo, że były ciężkie czasy, pozamykane wszystko, to wolontariusze jednak wyrażali taką wolę, że chcemy przyjść, zachowując wszystkie przepisy bezpieczeństwa epidemiologicznego. My będziemy działać, będziemy pomagać i na nim budujemy, kształtujemy naszą przyszłość. Księże dyrektorze, powiedzmy jeszcze o ofiarodawcach. Kim są osoby, które chociażby wrzucają ten kilogram cukru, czy jakiś dżem, czy makaron? Kim są osoby, które przynoszą do was ubrania, termosy? To są normalni ludzie, którzy... Tak, ale ja dążę do tego, czy są to przysłowiowe wdowy, które ostatnim groszem się dzielą, czy widać coraz bardziej lepiej ubranych ludzi, którzy chcą pomagać, widać, że jest to duży przedział osób. Bo kiedyś to było tak, że najczęściej to można było liczyć na emeryta, tego rencistę, który gdzieś tam coś właśnie wrzucił do tego kosza. I nadal można. I nadal można, bo to są rzeczywiście ludzie bardzo głębokiej wrażliwości. I myślę, że wszyscy się od nich uczymy tego, że mając niewiele, możemy wiele pomagać, tak? Bo cóż tam, mają te emerytury nieduże, skromne, przy różnych dodatkach, a teraz w wzrastających cenach to jednak
to ciągle jest niewystarczająco, bo widzimy to. Widzimy, bo również mamy akcje związane z seniorami, pomaganie seniorom, ale oni zawsze są otwarci na udzielanie pomocy. Jeżeli chodzi o te młodsze pokolenia, to tak powiem szczerze, to jest wszystko, to jest zależy, co tam w środku nosi się. Czyli czy człowiek ma w sobie wrażliwość, czy to zostało wyciągnięte z domu, czy to zostało nauczone w szkole, czy jest się w jakiejś wspólnocie, która również takie działalności podejmuje. No sami widzimy, że bardzo dużo młodych ludzi się angażuje, chociażby nawet ta akcja tej świątecznej paczki, że to są rodziny, wspólnoty, które pomagają innym. Ja tutaj mam taki przykład w domu samotnej matki, że świąteczna pomoc przyczyniła się do tego, że dzieci, które się tutaj jednej pani urodziły, mają jako chrzestnych to członków tej rodziny, która pomagała. Więc to rodzą się przyjaźnie wtedy również. Więc pomaganie rodzi taką nić przyjaźni. I to jest taka przyjaźń niezobowiązująca, wolna i myślę, że bardzo autentyczna. Natomiast no, trochę nieraz przykrym jest to, że są tacy, ale to są wyjątki, jak zawsze, tylko że wyjątki trochę mocniej bolą, że no, dość, że nie pomaga, to jeszcze komentuje wobec wolontariuszy wolę pomagania, czyli po co pomagacie, to są pijacy, to są degeneraci społeczni, więc tu jest dosyć duży problem, ale jest on jednostkowy. Warto chyba powiedzieć, że warto pomagać, bo to dobro zazwyczaj wraca do nas, jakby, żeby nawet nie powiedzieć, że zawsze do człowieka dobro wraca. Jeżeli obdaruje czymś dobrym człowieka, to dobro pod inną postacią wróci do nas. Generalnie jak człowiek spojrzy w lustro, to chyba widzi trochę lepsze oblicze swoje. Wtedy, kiedy pomaga. Gorzej, kiedy zupełnie inną ma postawę. Można się pudrować w nieskończoność, ale twarzy złośliwej no nie da, i rysów takich nie da się zmazać, zakryć albo zatuszować. Więc myślę, że no, człowiek może ze spokojem patrzeć w lustro i powiedzieć, kurczę, zrobiłem to, co powinienem zrobić i w ogóle tego nie żałuję i cieszę się, że mogę się w to zaangażować. To zapytam jeszcze o kuchnię Caritas, bo domyślam się, że zbiórka na kuchnię Caritas, że to nie jest kuchnia polowa, to jest coś innego zupełnie. Nie, to jest bardzo duża sprawa, to jest duża inwestycja. My tutaj mamy taką niedużą kuchnię, która obsługiwała 100-kilkadziesiąt osób. Natomiast widzimy potrzebę tworzenia większej jednostki i bardziej takiej nowoczesnej, ułatwiającej również pracę pracownikom. I dlatego też przy magazynie żywności stworzyliśmy kuchnię z jadłodajnią. No to jest bardzo duża inwestycja, która to kuchnia została utworzona czy zbudowana dzięki ofiarności ludzi, którzy podzielili się swoim groszem podczas jałmużny wielkopostnej, bo tam taka akcja była. Ponad 2000 ludzi zadeklarowało i finansowo wsparło akcję budowania kuchni. Jest to kwota ponad blisko 300 tysięcy złotych. Wielu dobrych ludzi dobrej woli. Kuchnia nosi patrona świętego Józefa i powiem szczerze, do tej pory nie wiem, jak to się dzieje, że my finalizujemy to dzieło, bo tyle jest przeszkód różnych, naprawdę różnych, od braku materiałów, poprzez te trudności budowlane, jakie są dzisiaj na rynku budowlanym. To naprawdę musi być święty Józef tutaj mocno pchać ten temat. Widać, że zależy mu na tym, że 9 grudnia tę kuchnię tak uroczyście otworzymy, a jej funkcjonowanie zainaugurujemy Wigilią dla bezdomnych ludzi. Teraz chcemy to zakończyć jako wotum wdzięczności za rok świętego Józefa. Jest to też nasza taka też i kapłańska, bo tak ksiądz arcybiskup zdecydował, nasza kapłańska też ekspiacja, można powiedzieć, za te wszystkie rzeczy, które mogły być złe z naszej strony i są złe z naszej strony. Złe przykłady, zgorszenia. No chcemy w ten sposób również jako kapłani też, włączając się w akcję budowania tej kuchni, chcemy też zostawić takie dzieło, które będzie służyło społecznie ludziom i dzięki któremu no, ufamy głęboko, bo to Pan jest dawcą miłosierdzia, że jakoś oczyścimy, chcemy też zabiegać o takie oczyszczenie Kościoła poprzez dzieła miłosierdzia. Czyli żywe pomniki. Dobrze, to na zakończenie zapytam jeszcze, kiedy Wigilia będzie? Caritas? Wigilia jest zawsze 23 grudnia o godzinie 17.
Zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zapraszam ksiądz Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję, kłaniam się i Bóg zaprasz.